styczniu OSP Żychlin jako pierwsza jednostka w powiecie wprowadziło nowy system alarmowania e-remiza. Czym jest e-remiza i czy oznacza to, że nie usłyszymy już klasycznej syreny? O tym strażak Mateusz Kudźba. E-remiza to nowy system alarmowania w OSP Żychlin. Co to właściwie takiego? E-remiza to rozbudowany system teleinformatyczny, który pozwala nam poszerzyć możliwości i usprawnić pracę przy wyjazdach. Dostajemy alarmy na telefon w formie aplikacji, dostajemy opisy zdarzenia, dokładną godzinę i miejsce, mamy krótką formatkę, co stało się na miejscu, także jadąc już jesteśmy przygotowani do tego, co zostaniemy na miejscu. Wcześniej tego nie mieliśmy. Dodatkowo, tak jak tutaj widzimy, mamy tablicę gotowości bojowej, która pokazuje strażakom, którzy już przyjeżdżają do garażu, mapę z miejscem i trasami dojazdu. Mamy tutaj strażaków, którzy odpowiedzieli i potwierdzili swój udział w tym alarmie. Mamy statystykę, czy mamy dowódcę, czy mamy kierowcę, ilu mamy ratowników medycznych na pokładzie. I pojazd dysponowany razem z kryptonimem. Dodatkowo mamy cały system ewidencji, w którym możemy sobie zawierać dane do tej pory ewidencjonowane papierowo, czyli jeszcze takim starym systemem. Możemy tam sobie zamieszczać dane wyjazdowe, meldunkowe, całą kartotekę kadrową, jakieś badania strażaków, okresowe szkolenia, całą ewidencję sprzętu, także duże, spore ułatwienie. Jakie możliwości daje nowy system strażakom? Przede wszystkim możemy przenieść wszystkie dane, które do tej pory były papierowe i które trzeba było potem przeliczać ręcznie, możemy sobie przenieść już w formie elektronicznej i za nas może to liczyć system. Także tutaj duże usprawnienie, jeżeli chodzi o zarządzanie. Czy to oznacza, że nie usłyszymy już klasycznej syreny? Nie, syrena zawsze będzie aktywna, ona zawsze jest alternatywą, jeżeli elektroniczny system zawiedzie, a może się tak stać. Syrena zawsze będzie wyła i zawsze będzie powiadamiała nas i okolicznych mieszkańców, że jest alarm.